Piotr Witwicki Podcast. Witam serdecznie. Witam przede wszystkim Witolda Bańkę, prezydenta właściwie. Prezydenta, prawda? Nie prezesa. Światowej Agencji Antydopingowej. Witam serdecznie. Przygotowując się do programu, zgłębiając różne tajniki tego, z czym walczysz, doszedłem do wniosku, że nie ma drugiego tak załganego świata, jak świat sportu i dopingu. Znaczy, to jest daleko idące, że tak powiem. No nie możesz mówić inaczej, ale okej. Okay. No, znaczy powiem tak, no, ja powiem z mojej perspektywy, no, doping w sporcie był, jest i będzie, tak? No nie ukrywajmy, tak jak przestępstwa są w życiu codziennym i nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować, tak też nie jesteśmy w stanie całkowicie oczywiście wyeliminować dopingu, ale z mojej perspektywy, i mówię to naprawdę całkiem obiektywnie, antydoping, nie doping, tylko antydoping jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż był jeszcze kilka lat temu. I o tym myślę, że będziemy mieli okazję porozmawiać chwilę, bo... To właściwie moglibyśmy zacząć pewnie w latach 60., ale może powiedzmy od lat 90. Spore wrażenie na mnie jako na dziecku zrobiła historia. Byłem fanem koszykówki, oglądałem NBA, gdy Dream Team, czyli jak wiadomo drużyna złożona z największych gwiazd wtedy NBA, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird i tak dalej, Clyde Drexler, pojechali na Igrzyska Olimpijskie, po czym dowiedziałem się, że oni pojechali, ale generalnie oni nie musieli brać udziału w tych testach i było fajnie. Inni zawodnicy robili sobie z nimi zdjęcia, więc byli zadowoleni. No też bym generalnie chciał mieć zdjęcie z Michaelem Jordanem oczywiście. Natomiast to, że oni generalnie grają w trochę inną grę niż wszyscy inni. To prawda. Właściwie jest podobnie do dziś. Przypominamy 92 rok, Barcelona, wtedy jeszcze w ogóle nie było Światowej Agencji Antydopingowej. To były ciekawe czasy, dlatego że w ogóle nie było polityki antydopingowej w wymiarze globalnym. Mogłeś być skazany w jednym kraju za jakąś substancję, gdzie w drugim kraju ona była dozwolona w sporcie. Więc to był kompletny bałagan i WADA została powołana w 1999 roku po wielkim skandalu dopingowym w kolarstwie. Gdzieś rządy i MKOL stwierdziły, że no coś tu jest nie tak, nie radzimy sobie z tą walką z dopingiem, trzeba powołać globalną organizację. Ale jeśli chodzi o koszykarzy z NBA, no dzisiaj są takie reguły, że jeśli ci koszykarze, to samo dotyczy NHL-u czy hokeistów, jeśli chcą wystartować na Igrzyskach Olimpijskich, no oni kilka miesięcy przed Igrzyskami muszą podlegać tym zasadom, co reszta świata, sportowcy. Ale przypomnijmy, że NFL, NHL, NBA to są prywatne firmy. Nie są sygnatariuszami kodeksu, czyli nie podlegają jurysdykcji. To jest prywatny biznes, nie podlegają jurysdykcji Światowej Agencji Antydopingowej. I to jest słabość amerykańskiego systemu antydopingowego, podobnie jak college, czyli sport akademicki. Ja mógłbym nawet odpuścić przynajmniej na początek tej rozmowy ten wątek, tylko nie da się też ukryć, że jak się przegląda to, co dzieje się w świecie dopingu, to Amerykanie bardzo lubią pouczać, bardzo lubią innych ustawiać do kąta. No tak jest. No, to ja też na samym początku mojej przygody... Dlatego mówię o obłudzie niespotykanej. Ja na początku mojej przygody z agencją w 2020 roku też spotkałem się z no, takim traktowaniem ze strony ówczesnej administracji Donalda Trumpa, gdzie no, zagrożono nam wycofaniem składki. Nie chcę wchodzić w detale, ale że Stany Zjednoczone, Biały Dom nie będzie płacił składki na Światową Agencję Antydopingową kontrybucji, bo chce mieć większe wpływy na proces decyzyjny z racji tego, że są tym krajem, który są jednym z największych kontrybutorów do WADA i tak dalej, i tak dalej. Więc my wtedy też podjęliśmy twarde decyzje wobec nich, że nie damy się w żaden sposób szantażować, czy pieniądze nie mogą być tym czynnikiem, który wpływają na decyzyjność agencji, która jest niezależna zupełnie. I no to był trudny czas, ale jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to prawda, dzisiaj około 90% amerykańskich sportowców plus minus nie podlega Światowemu Kodeksowi Antydopingowemu i tutaj mówimy o tych właśnie Major Leagues, czyli NFL, NHL, NBA, a to jest mały procent, ale też sport akademicki. I sport akademicki też nie jest sygnatariuszem kodeksu, więc jest to pewna słabość tego systemu i ja kilka tygodni temu miałem wizytę w Waszyngtonie, rozmawiałem z przedstawicielami różnych instytucji i też z Białym Domem w tym temacie. Tam jest wola jakby dołączenia do rodziny antydopingowej, tak żeby ten proces rozpocząć, ale to nie będzie łatwy proces. Chyba, żeby nie za szybko, co? Ale to nie będzie łatwy proces. I my z tego tytułu, a ja przypomnę, że naszej agencji podlegają 192 państwa i około, summa summarum, około mamy 700 tak zwanych sygnatariuszy kodeksu, co to znaczy, że światowe federacje sportowe od FIFA poprzez malutkie federacje sportowe skończywszy na państwach, podlegają jednemu wspólnemu, zunifikowanemu systemowi antydopingowemu, czyli regułom, jednej reguły antydopingowej. I to jest w ogóle ciekawe, ja to też staram się wielokrotnie powtarzać, że nie ma drugiego takiego systemu na świecie, który byłby wspólny praktycznie dla wszystkich. Z wyjątkami, o czym mówiliśmy. Tych wyjątków zaczęliśmy. Ale wyobrażamy sobie, nie wiem, kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks administracyjny, jednolity dla, nie wiem, dwóch, trzech państw, no coś niemożliwego. A tutaj wspólne reguły antydopingowe, 192 państwa, te same sankcje, te same substancje na liście środków zakazanych i tak dalej. Dlatego nam jako agencji bardzo zależy, żeby... A w tych 192 państwach jest też Rosja liczona? Naturalnie, są sygnatariuszami kodeksu, są też zawieszeni, ale to za chwilę będzie okazja o tym porozmawiać. Natomiast tak, no, reguły są takie, że są jednolite dla wszystkich i to jest pewna unikalność tego. NHL, hokej, tak, no to jest jedno i te wszystkie ich ligi można rzeczywiście powiedzieć, to jest czyjś prywatny interes, generalnie trochę jak te wszystkie gale MMA, niech się tam piorą, tłuczą. Ale no właśnie, gdy mówi się o boksie zawodowym, który łączy z jednej strony jakieś tam piękno sportu, a no też te reguły są tam dość luźne, no to no nie masz takiego poczucia, że tam też coś nie tak, a tam na końcu, w odróżnieniu od koszykówki, no naprawdę ktoś może to przypłacić bardzo ciężko zdrowiem. No w boksie, boks olimpijski podlega regułom agencji, natomiast te prywatne gale, czy boks taki typowo zawodowy, będący na uboczu, że tak powiem, sportu olimpijskiego jako takiego, czyli tak mówiliśmy wcześniej, prywatny biznes, nie. I my nie jesteśmy w stanie, by zmusić, możemy pewnymi narzędziami, które mamy, oddziaływać na federacje, na te państwa, które zdecydowały się podlegać naszym regułom, ale tak wcześniej wspomnieliśmy, MMA w tym wymiarze zawodowym, komercyjnym, czy sporty, czy ligi prywatne, zawodowe w Stanach, to jest prywatny biznes i to tylko od nich zależy, tak naprawdę od ich dobrej woli, na ile oni chcą podążać naszym regułom. A jaka jest różnica, bo ktoś mi może powiedzieć, no nie, no ale w tych ligach zawodowych też są, żeby też nie było, tam też są testy antydopingowe. No tylko, tak, że różnica jest taka, że to jest bardzo ciekawy przypadek, który ja poruszam. Jeden z zawodników bodajże jakiś czas temu w NFL został dyskwalifikowany za substancję, która według naszych reguł grozi 4-letnia dyskwalifikacja, tam było chyba miesiąc czasu. Dwa miesiące. Tak. I takich przypadków jest więcej, więc to pokazuje pewną, no powiedziałem, słabość tamtych regulacji. Żeby było jeszcze bardziej obłudnie, no to pamiętamy pewnie wszyscy walkę Andrzeja Gołoty z Mike'iem Tysonem, którą to Mike Tyson wygrał dość szybkim nokautem, a potem okazało się, że brał marihuanę, w związku z tym tam było no contest, z tego co pamiętam. Natomiast co to za środek dopingowy marihuana? W zasadzie to Andrzejowi Gołocie powinno być łatwiej wygrać tę walkę. Dzisiaj, to też jest ciekawy temat, który poruszasz, marihuana, bo dosyć mocny teraz funkcjonuje w mediach amerykańskich. Kiedyś faktycznie za palenie marihuany groziła nawet 4-letnia dyskwalifikacja. Teraz te przepisy zostały mocno zliberalizowane, więc tak naprawdę dzisiaj zakazane jest stosowanie marihuany tylko w trakcie trwania zawodów, ponieważ ten poziom tej substancji w organizmie jest na tyle niski, dopuszczalność tego jakby jest... Przez pół roku się utrzymuje po prostu w organizmie, ale to nie jest... Te wskaźniki są takie, że jeśli się kilka dni przed zawodami zapali tą marihuanę, no to nie jest to, powiedzmy sobie, zakazane, tylko w trakcie trwania zawodów. I sankcja grozi 3-miesięczne zawieszenie w przypadku poddania się przez zawodnika takiemu procesowi resocjalizacji, powiedzmy, to może zostać zredukowane do miesiąca. A wciąż pojawiają się głosy w wielu państwach, że powinniśmy zdjąć marihuanę z listy substancji zakazanych, ale nie bierze się tego kontekstu też moralnego, tego kontekstu wpływu na zdrowie, co ma bardzo duże znaczenie. A jak ty uważasz, powinno być z marihuaną? Dzisiaj ja podążam tym rekomendacjom naukowców, którzy rekomendują nam pozostawienie, mamy taką specjalną grupę, pozostawienie marihuany na liście substancji zakazanych, zważywszy na to, że sankcje są naprawdę niskie, tak? I że ona jest niedozwolona de facto, palenie jej tylko w trakcie trwania zawodów, czyli w ten dzień zawodów albo dzień poprzedzający w niewielkim odstępie czasowym między zawodami Więc to są już naprawdę mocno zliberalizowane przepisy w kontekście takim, że wciąż w wielu państwach przecież ona jest zakazana całkowicie. No, mieliśmy przykład w Polsce, w Japonii. W Rosji, prawda, też dość głośny ostatnimi czasy, bo to jest następny temat w temacie konopi, tak, czyli te olejki. Wszystkie, na ile one się mogą łapać w tym wszystkim? Znaczy, tak jak powiedziałem, no, jeśli chodzi o te THC i te wszystkie tą substancję, no to te przepisy naprawdę zostały zliberalizowane, zmniejszone, potencjalne sankcje, więc ja nie widzę tutaj konieczności i też słucham głosu naszych naukowców, którzy od tej strony naukowej mówią o tym, czyli właśnie o aspekcie moralnym i zdrowotnym, więc na dzisiaj ta substancja, rekomendacja jest taka, żeby ją utrzymać. Wydłuża czas reakcji, więc generalnie dla sportowca to chyba... No tak, ale mówimy też o tym aspekcie takim, można powiedzieć, zdrowotnym i to wciąż jest narkotyk, tak, więc zależy gdzie właśnie. No i ale w większości państw jednak ona jest, stosowanie jest zakazane, więc byłoby to nielogiczne. W Stanach. Tak. Natomiast byłoby to też nielogiczne, jeśli by agencja, którym podlega 192 państwa, nagle powiedziała: nie, okej, marihuana jest dozwolona, możecie sobie ją palić, no ale w wielu państwach, które są sygnatariuszami naszego kodeksu, ona jest wciąż substancją absolutnie zakazaną, więc my też musimy brać pod uwagę głos i interes wszystkich. No to poznaliśmy już trochę świata teorii, a pytanie podstawowe do Was, jako do organizacji, jest takie: czemu nie interweniowaliście w Soczi? No, 2014 rok, dobre pytanie. 2014 rok, sport, cały świat sportu był absolutnie zaskoczony skalą tego bezczelnego przemysłu dopingowego zorganizowanego przez rząd. Ale tak czy naprawdę zaskoczony właśnie, znaczy pewnie tym, że to było rządowo organizowane, to tak, ale czy skalą można było być zaskoczonym po tym wszystkim, co się działo w lekkoatletyce? Myślę, że skala tego, w jaki sposób dokonywano manipulacji, podmiany substancji, podmiany tych próbek, no wszystko tak naprawdę zaskoczyło cały świat. I bądźmy uczciwi, wtedy Światowa Agencja Antydopingowa nie była przygotowana pod kątem choćby narzędzi. My, proszę sobie wyobrazić, nie mieliśmy jakichkolwiek narzędzi sankcyjnych jako agencja. Byliśmy globalnym regulatorem antydopingowym, ale nie mieliśmy możliwości prawnej nakładania sankcji, dyskwalifikacji za to, co się wydarzyło w Soczi, więc tak naprawdę przyszła refleksja, po 2014 roku przyszła refleksja w MKOL-u i w rządach całego świata. No, mamy globalnego regulatora, mamy ładę, ona reguluje przepisy antydopingowe, ale żeby była silniejsza, to co potrzebuje? Mieć możliwość narzędzia, choćby sankcyjne, przeprowadzania śledztw, współpracy ze służbami. I 2 lata po Soczi, w 2016 roku oficjalnie po tym wielkim skandalu my jako agencja otrzymaliśmy możliwość przeprowadzania śledztw, współpracy ze służbami i to zupełnie otworzyło, proszę mi wierzyć, nowy rozdział w antydopingu. Ja tu nie przesadzam. My jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż to było nawet kilka lat temu. Po obejrzeniu tego dokumentu na temat tego, jak Rosja, taki karus na temat tego, jak Rosja w sposób państwowy zorganizowała całą tę machinę dopingu, no to właściwie doszedłem do takiego wniosku, że właściwie w tym roku to wygrywa ten, kto ma coś takiego, czego dopingowo nie ogarniają inni. Znaczy, to jest wyścig, to też, to jakby nie czerujmy się, że technologiczny wyścig też i stąd też inwestycje w naukę z naszej strony, we współpracy z tymi, którzy są silniejsi pod kątem naukowym i różnego rodzaju uniwersytety, żeby też te substancje wykrywać. Program, który jest niesamowicie ważny, czyli przechowywania przez 10 lat próbek, to był też game changer w antydopingu, że po wielu latach i mnóstwo jest, po reanalizie tych próbek, mnóstwo powykrywaliśmy po latach naruszeń przepisów antydopingowych, gdzie w tamtych czasach, gdzie ta próbka była pobierana, nie mieliśmy nawet narzędzi technologicznych do tego, aby wykryć, że gdzieś tam ta substancja była. Czy to poziom sprawi, tej że substancji. Taki następny Lance Armstrong się nie pojawi? Na pewno ma bardzo dużo ciężej. Swoją drogą oszustom jest niezła organizacja dopingu. Ty to znasz dobrze, tak? Ja byś powiedział, bo wiem, że analizowaliście bardzo dobrze tę sprawę, ale to jest niesamowita historia, jak oni podmieniali te wszystkie próbki, organizowali się w hotelach. Tak, no i dzisiaj, i to, co ja bym chciał też powiedzieć, to dzisiaj antydoping to nie są kontrolerzy, którzy przychodzą tylko badać sportowców. To jest Interpol, Europol, współpraca ze służbami poszczególnych państw, nasz departament śledczy, który podejmuje działania o charakterze operacyjnym też, cały proces tak zwanych whistleblowersów, czyli osób, które przekazują nam informacje i na tej podstawie wykrywamy skandale. Zresztą jak my odkryliśmy później, co się działo w Rosji, ten wielki skandal, ten przemysł, no na podstawie też informacji, która dotarła do nas przez whistleblowersa, czyli osoby, która zdecydowała się ujawnić prawdę o całej tej sytuacji. Więc dzisiaj około 80% śledztw, które prowadzimy, bazują na informacjach, które otrzymujemy z różnych części świata na temat naruszeń przepisów antydopingowych, różnego rodzaju przestępstw w tym zakresie. Oczywiście spora część tych informacji, które do nas spływa, to są fejki, no jak to bywa bardzo często. I to też trzeba weryfikować, więc do tego jest też wymagana współpraca z różnymi instytucjami, które mają pewne narzędzia operacyjne, których my jako Łada nie mamy. Mówmy się, no my nie mamy takich narzędzi jak choćby Europol czy Interpol. No jasne, ale jak to wygląda wstecz? To znaczy, jak wygląda sytuacja, w której ktoś okazuje się, że jakiś medalista staje przyłapany na dopingu, no to co, zabiera mu się medal, no to jest jasne. No ale na przykład pieniędzy, które zdobył występując wtedy w reklamach, już mu się nie zabiera, tak? No tak, no to jest ta część można powiedzieć bolesna w tym kontekście, tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy warto te próbki przechowywać i odkrywać tych oszustów, którzy zdecydowali się. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby oni byli wyłapywani na bieżąco i tak też w dzisiejszych czasach często się dzieje. Ale biorąc pod uwagę to, że ktoś może być sprytniejszy, ten oszust może być sprytniejszy od tych, którzy go kontrolują, to warto te próbki przechowywać. I oczywiście to nie jest naszą rolą teraz odbierać komuś pieniądze, bo to jakby to nie jest odpowiedzialność WADA, tak? To można powiedzieć piłkę ładnie przerzucić na stronę do strony federacji. Do właściwej prokuratury złożyć doniesienie popełnienia przestępstwa? To zależy od ustawodawstwa w danych krajach. To my rozpatrujemy sankcje, czyli jakby wyrzucenie kogoś ze sportu. Tak? Jeśli naruszy przepisy antydopingowe, no to on jest wykluczona z współzawodnictwa sportowego. Tak? To jest nasza jurysdykcja. Jeśli chodzi o kwestię kryminalizacji dopingu, no to już jest jurysdykcja poszczególnych państw. W Polsce z mojego doświadczenia z poprzedniej roli mogę powiedzieć tak, że dzisiaj w Polsce karą grzywny ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 3 jest zagrożenie podawania środków, jest zagrożona osoba, która podaje środki dopingujące osobom małoletnim albo zawodnikom bez ich wiedzy, no, lub też handel substancjami zakazanymi. I to jest w polskim prawodawstwie przestępstwo. I w wielu innych krajach, w Niemczech, w innych krajach też jest tak, że stosowanie dopingu czy podawanie środków dopingujących przestępstw. A jak z tej perspektywy globalnej, światowej, no bo taka jest dzisiaj twoja perspektywa, wygląda walka z dopingiem w Polsce? My jesteśmy, może powiedzieć, no tak, jesteś nieobiektywny, byłeś ministrem, ale jesteś nieobiektywny, byłeś ministrem. Odpowiedzialnym za sport. I ty, ja a nie, no wiadomo, za twoich czasów to się walczyło, no ale poprzednicy przez 8 lat. Znaczy powiem tak, i tak dalej. Powiem jak sytuacja wygląda, bo w 2015-16 roku to była jedna z pierwszych trudnych sytuacji, kryzysu, w którym tego 32-letniego człowieka w tej roli ministra sportu spotkała, to że WADA poinformowała nas, że przepisy polskie są niedostosowane do przepisów WADA. Dali nam 3 miesiące na poprawę tego. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy mieli tak zwany status non-compliant. Tak zaczęłaś twoja kariera jako przyszłego. I do dzisiaj sobie żartuję, a to za chwilę o tym powiem, do dzisiaj sobie żartuję z tego. No i wtedy byłem bardzo wkurzony na dwie rzeczy. Pierwsze, że odziedziczyłem po poprzednikach takie prawo, które grozi naszym sankcjami de facto, czyli z tym statusem non-compliant, tak jak ma Rosja. A dwa, że dali nam tak mało czasu, żeby to poprawić, więc podjęliśmy dwie decyzje. Przez drogą parlamentarną trzeba poprawić te przepisy, które są niezgodne z kodeksem antydopingowym, a dwa, no musimy zrobić coś, jakiś game changer, zmienić kompletnie przepisy w Polsce i wrzucić ten antydoping na wyższy poziom. I to się stało. I dzisiaj sobie żartuję, że może dzięki temu, że WADA zmusiła polskiego ministra do takich działań, do takiej aktywnej postawy i no to jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo to nadało mi dużej wiarygodności potem, kiedy już zdecydowałem się kandydować na stanowisko szefa WADA. Znajomości. Tak, mogłem postawić, położyć na stole, zobaczcie, co my w Polsce zrobiliśmy. My byliśmy prawie non-compliant, chcieli nas zawiesić, nasze laboratorium, naszą wtedy nie było agencji, naszą komisję. Więc musimy coś zrobić takiego, co będzie takim przykładem do tego, jak w trudnych sytuacjach, co można zbudować w krótkim czasie. No i to dobra, zostało tak zrobione. Przeszliśmy gładko, zupełnie niepotrzebnie, ale jak już tu jesteśmy do czegoś, co chciałem zostawić na deser, ale okej. Jak Polak może zostać szefem tak dużej organizacji, która ma pod sobą, czy wpływa na struktury 192 krajów na świecie? Jak to w ogóle się odbywa? To jest dobre pytanie. No. Myślę, że to jest jeszcze to jest rozmowa na długi czas. Myślę, że nie mogłoby nam nie starczyć czasu, jak ktoś mówi, antenowego. Ale ja na samym początku potraktowałem jakby ten wyścig na zasadzie takiego challenge'u. Ja nie wierzyłem, że wygram. To, żeby było jasne na samym początku, tak? Myślałem sobie, warto spróbować. Nie wierzyłem, że ten 30-paroletni młody człowiek może faktycznie wygrać i rywalizację, nie wiem, z ministrem z Norwegii, z ministrem z Belgii, innymi, którzy wtedy mieli apetyty w tym zakresie. Więc myślę, że to była mądra strategia naprawdę dobrego teamu, który miałem i mam. I później im bliżej było tych wyborów na tym szczeblu europejskim, Rady Europy, gdzie zostałem kandydatem europejskim, no to wtedy jak już wygrałem, to w pierwszej rundzie, no to stwierdziłem, że to jest możliwe, tylko trzeba się mocno zaangażować różne, wtedy już byłem też kandydatem Rady Europy, Unii Europejskiej, więc na różnych szczeblach, będąc kandydatem europejskim, byłem wspierany przez różne instytucje. Nie tylko nasz MSZ, nie tylko moje działania osobiste. Ale dlaczego Rada Europy miała wspierać właściwie ciebie? Tego nie rozumiem. No bo byłem kandydatem europejskim, ale to jest też... Nie, to dlaczego byłeś kandydatem europejskim? Bo z czego to się wzięło? Procedury były takie, i to też jest dobre pytanie, WADA jest taką instytucją, która w 50% jest finansowana i przez MKOL, 50% przez rządy, czyli tak stąd pochodzi budżet ze składek regularnych. I wtedy w tamtym czasie było tak, że raz na 6 lat był prezydent wywodzący się z MKOL-u, raz z rządów. I to była ta kolej, gdzie to rządy miały wybrać przyszłego szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Więc procedura była taka w Europie akurat, że kandydata europejskiego wyłoni Rada Europy, ponieważ Rada Europy jest tą instytucją odpowiedzialną za antydoping w imieniu Europy, tak? Która i stąd też z tych państw członkowskich Rady Europy miałby wybrać kandydat, który będzie kandydatem europejskim. Więc to był pierwszy etap tych wyborów, a drugi to już był etap światowy, gdzie miałem wtedy kontrkandydata z Dominikany i członkowie zarządu wywodzący się z rządów zadecydowali, kto będzie szefem WADA z różnych kontynentów. No bo my jako państwo niestety w ostatnich latach, mówię to oczywiście ze smutkiem, jesteśmy za dobrzy w budowanie sojuszy, lobbyingi, no to nie jesteśmy. Dlatego też jak usłyszałem, że jesteś w gronie, mówię, no okej, no jest w gronie, no wiadomo, jak to się skończy. Znaczy, powiem tak, no to była ciekawa przygoda i wymagała sporo wysiłku takiego dyplomatycznego, ale też ja myślę, że nie zostałbym szefem WADA, gdyby nie to, co zostało zrobione w Polsce, szczególnie na tym etapie europejskim, gdzie ale ja nie, powiem szczerze tak, ja nie odczuwałem w żaden sposób jakiegokolwiek dystansu do mnie, nie wiem, w kwestii tego, że jestem przedstawicielem polskiego rządu. Wydawało mi, nie było takich głosów, przynajmniej nie słyszałem takich, więc byłem traktowany jako minister sportu z Polski, który dokonał pewnych zmian w antydopingu. Oni przecież znali sytuację z 2016 roku, że Polska była prawie non-compliant i później wiedzieli, Rada Europy monitorowała i państwa członkowskie, jak to zostało zmienione, jak to teraz funkcjonuje. Więc to był taki, chyba taka zmiana, która stwierdziła, ok, skoro ten gość potrafił coś zrobić w Polsce, gdzie nie wyglądało to za dobrze, choćby w kontekście prawnym, zgodności z kodeksem antydopingowym, no to WADA w trudnym momencie wizerunkowym, bo to też o tym warto powiedzieć, to był cały czas ten moment, że ten efekt Soczi jeszcze działał, te kilka lat temu, że brak zrozumienia tematu, o tym to, co chwilę powiedziałem, wielu nam zarzucało, czemu nie dyskwalifikowaliście po Soczi tej Rosji? Zadałeś to pytanie, czemu nie zareagowaliście? I chyba brakowało komunikacji ze strony WADA, żeby wytłumaczyć, słuchajcie, no jak mieliśmy zadecydować, jak nikt nam nie dał takich podstaw prawnych, po prostu nas lekceważono. My mieliśmy przepisy antydopingowe, ale one nie mieliśmy możliwości sankcjonowania tego, kto to zorganizował. Dzisiaj jest tak, że WADA nakłada sankcje, Trybunał Arbitrażowy potwierdził w Lozannie i oficjele z Rosji nie mogli oficjalnie uczestniczyć w igrzyskach w Tokio, a w Pekinie uczestniczyli, bo zaprosiła głowa państwa, tak? I mnóstwo innych rzeczy, prawda, te sankcje były dosyć szerokie, ale tego wcześniej nie było. Nie można było sankcjonować krajów. Więc ten cały... To jest w ogóle jeszcze ciekawy wątek, to zawsze mnie intrygowało, jeśli chodzi o Chiny. Na przykład, no Chiny są w tych 192 państwach, tak, siłą rzeczy, oczywiście. No bo przecież jakby... Jaki wy macie wpływ? Czy oni wam dostarczają wszystko to, co chcecie? Tak, znaczy na dzisiaj nie ma żadnych... Bo to jest każdy kontakt z Chinami to jest zderzenie ze ścianą. Tak? Znaczy powiem tak, system antydopingowy, nie ma dzisiaj jakichkolwiek dowodów, żeby w Chinach działy się rzeczy, które miały miejsce w Rosji, czy Chinada, czy Chinada, ta agencja antydopingowa współpracuje bardzo ściśle z WADA i monitorujemy co tam się dzieje, więc... Macie wgląd w to? Taki prawdziwy wgląd? Tak, mamy i audytowaliśmy i przed igrzyskami w Pekinie i przecież i laboratorium chińskie i Chinadę regularnie, więc dzisiaj to, co się mówi na temat przeszłości, no to jest przeszłość, tak? Ale na dzisiaj chiński system antydopingowy nie mamy żadnych informacji, że tam może dziać się coś nie w porządku. Chyba że są tyle kroków przed nami. Na dzisiaj nie mamy żadnych informacji, że tam może dziać się coś. Okej, no właśnie a propos tego wyścigu, to jest najbardziej interesujące. No to jest tak, że wy musicie zatrudniać najlepszych. I zatrudniamy. No tak, okej, no właśnie, no bo to musicie mieć niezłe warunki, no bo ci najlepsi, no to jak są najlepsi, to akurat w tej branży, no to co do zasady powinni iść do biznesu. A dobry wątek poruszasz, bo to jest też taka nasza... Może nie słabość, generalnie słabość antydopingu. My mamy budżet I tak został zwiększony od dobrych kilka milionów dolarów, nieskromnie rzecz biorąc, odkąd zostałem prezydentem. Zapraszam, minister sportu obracał setkami tysięcy złotych, teraz no, kilkoma milionami dolarów. Dzisiaj budżet jest około, powiedzmy sobie, 46-50 milionów dolarów. Jak zaczynałem, było 30 parę tych milionów dolarów, więc jak na globalnego regulatora antydopingowego, to nie jest budżet imponujący. Tak? To i pochodzi ze składek z MKOL-u i składek rządowych plus dobrowolne kontrybucje. Więc ja podjąłem też decyzję, że musimy się troszeczkę otworzyć i poszukać tych pieniędzy gdzie indziej. Nie tylko bazować na rządach czy na MKOL-u. Więc decyzja o poszukiwaniu sponsorów, tych firm, które mogłyby stać się, prawda, współfinansować w ramach choćby CSR-u politykę antydopingową. I podpisaliśmy pierwszy kontrakt historyczny w zeszłym roku z firmą z Afryki, z RPA, Supersport, ona operuje na obszarze mediów, duży broadcaster, jeśli chodzi o kontynentalny w Afryce, tam chcemy promować antydoping, no jesteśmy na etapie rozmawiania z kolejnymi firmami, więc ten budżet będzie rósł. Ale to, o czym rozmawialiśmy, żeby podążać w kontekście choćby większego inwestowania w naukę, no to tych pieniędzy musi mieć dużo więcej. Okej. I to jest tak, że ci ludzie, którzy dzisiaj są z wami, mają dostęp do najnowszych badań. No bo jak w tym wyścigu tę wiedzę sobie update'ować? Poszerzamy ten dostęp. Mamy naukowców, którzy też pracują tak naprawdę. Oni też, to na tym polega ich praca. Oni mają właśnie za zadanie podążać za nowinkami w nauce, w technologii, ale my tego sami nie robimy oczywiście. My mamy różne umowy o współpracy z uniwersytetami, więc nasi ludzie pracujący w obszarze nauki współpracujemy z różnymi innymi instytucjami, które mają większe możliwości też budżetowe. No to jest trochę tak, że jest agencja, oczywiście ona jest światowa, oczywiście ona jest potężna, ona oczywiście ma budżet w miliony dolarów, ale gra w grę z takim biznesem, no dlatego jest dużo większy. Więc obiektywnie rzecz biorąc, jak spojrzy się na nas 5, 6, 10 lat temu, a dzisiaj postęp jest absolutnie zauważalny, bo tak jak wcześniej powiedziałem, nie było śledztw, nie było narzędzi tych compliance, czyli sankcyjnych, nauka była na poziomie takim, jakim była. Teraz rozszerzyliśmy nasz zakres działania, więc jesteśmy zupełnie inną agencją. Oczywiście jest wiele do poprawy, to też zacznijmy od tego, to o czym mówisz, czyli taki biznes, przemysł musi być, jakby my musimy mieć dużo więcej środków, żeby być efektywniejsi w tym i to jest też to, czym my się zajmujemy, czyli rozszerzamy zakres współpracy. Ja znowu wrócę do służb, do śledztw. No. Różnego rodzaju operacje. Wspomniałeś, że gdzieś tam zawodnicy byli złapani w trakcie transfuzji krwi w hotelu. No tego wcześniej nie było, nie można było takiej możliwości, więc to był taki, oni się czuli bezkarni, a dzisiaj na podstawie różnego rodzaju informacji wywiadowczych, nie tylko, my możemy operacyjnie mnie bardzo interesuje, bo tak sobie zacząłem to wyobrażać. No to jak to jest, że wtedy wy jesteście przy tym, jak pobierana jest krew od każdego zawodnika? Ale no, żeby kontrolować, czy nie ma transfuzji. Nie, no, znaczy to jest tak. Nie da się tego zorganizować. My jako agencja nie testujemy zawodników. My jesteśmy globalnym regulatorem. Testują Narodowe Agencje Antydopingowe i federacje według naszych zasad, które my ustalamy. Natomiast jeśli chodzi o tym, co mówisz, czyli efekty różnego rodzaju operacji, śledztw, no to jest współpraca służb i łady, czyli gdzieś tam my dostajemy informacje, dzielimy się tymi informacjami, a później operacyjnie działają policjanci. Zapominajmy akurat o roli dziennikarzy w sprawie Lance Armstronga. I nie tylko. Ale oczywiście, jak najbardziej. Często jest też tak, że dziennikarze bazują gdzieś tam na różnych informacjach, które otrzymują i też jakby wykonują bardzo dobrą pracę, też śledczym. I proszę mi wierzyć, my też z wieloma dziennikarzami współpracowaliśmy. To też nie jest tak, że którzy gdzieś tam nam przekazywali informacje i można było pewne działania podejmować, więc to tutaj też duża zasługa mediów jak najbardziej w tym. Czyli za to odpowiadają już te lokalne. Za regularne kontrole, tak. Regularne kontrole zawodników. My jako Łada nie testujemy, my nie mamy kontrolerów. Od czasu do czasu możemy oczywiście, mamy taką, ale my nie kontrolujemy, my jesteśmy regulatorem, czyli jakby regulujemy cały system, a część operacyjna, czyli kontrole, to są już federacje. W którą stronę dzisiaj zmierza ten system? Co jest dzisiaj jakby wyzwaniem? Dobre pytanie. Wiesz, wciąż mamy kraje, w których system antydopingowy jest słaby. Wciąż mamy regiony, w których tych kontroli nie ma tyle, ile trzeba. Więc na papierze jest wszystko ok, one są tak, mają te reguły, podążają niby według reguł, które mamy, ale liczba testów nie jest taka, jakiej byśmy oczekiwali, więc ci sportowcy z tych krajów przyjeżdżają na imprezę. Oni są oczywiście testowani przed igrzyskami, przed mistrzostwami świata, przez Światowe Federacje, bo jest pewne reguły, które są, ale często na tym takim swoim podwórku różnie to wygląda. No i to jest ta słabość systemu i to jest też przedmiot moich takich nieustannych rozmów. Ja w tym krótkim czasie już chyba odbyłem, nie wiem, chyba się spotkałem z 80 ministrami z całego świata sportu w różnych krajach i jak nie więcej. I to jest tak, że oni się tam zmieniają, polityka, ale to jest mój zawsze także to jest mój taki stały apel do nich i trochę takie narzędzie dociskania, że musicie, szczególnie z tych państwach, gdzie to nie wygląda dobrze, musicie coś z tym zmienić, bo jak nie, no to możecie ponieść konsekwencje. I tu bardzo ciekawy przykład pokazujący, w jakim jesteśmy miejscu, jaką mamy siłę oddziaływania, to jest państwa miały na 2 lata praktycznie na dostosowanie przepisów antydopingowych swojego prawa do kodeksu antydopingowego. Po zmianie kodeksu na konferencji w Katowicach w 2019 roku nowy kodeks. Część państw nie zrobiło to na czas, mimo deadline'ów i na przykład takie państwa jak Indonezja i Tajlandia przez krótki czas nie mogły po nałożeniu sankcji być gospodarzem imprez rangi Mistrzostw Świata, a ich flaga nie mogła powiewać i na różnego rodzaju mistrzostwach, gdzie rywalizowali ich zawodnicy. I wtedy dopóty tych sankcji nie otrzymali, to lekceważyli, tak? Gdzie tam będziemy nasze przepisy dostosować. Przyszły sankcje i nagle wszyscy się obudzili. Jezu, co się stało? Nie, sport jest ważny i nagle... Więc to pokazuje, my dzisiaj ta mała organizacja z budżetem około 40 paru milionów dolarów, jeśli ktoś nie podąża według reguł antydopingowych, jakieś państwo, to ono może być wykluczone. I kolejny przykład. No przecież sankcje ogłoszone na Rosję przez Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, my nie do końca byliśmy zadowoleni z zakresu tych sankcji, postulowaliśmy co innego, ale jednak ta organizacja wygrała z armią prawników zatrudnionych przez Federację Rosyjską i te sankcje zostały nałożone. Co więcej, był materiał dowodowy. Ale ten materiał myśmy zebrali, prawda? I to jest tak, że te wszystkie dowody, to, że dane zostały zmanipulowane, wykasowane, te dane z laboratorium moskiewskiego, to jakoś to zostało zdobyte, prawda? Te informacje, te dane przez nas. Nieważne jak, ale zdobyliśmy je i oczywiście nie, to jest już kwestia operacyjna, ale tam ta agencja wygrała i KAS, mimo tego, że nie zmniejszył te sankcje, które myśmy postulowali, a jednak pod kątem formalno-prawnym w 100% przyznał nam rację. Czyli nie było kwestionowania dowodów, samego faktu, że ten przemysł został odkryty i udowodniony. Bo te sankcje, które zostały teraz nałożone, to nie jest do końca ten case z 2014 roku, żeby było jasne. To Rosja w 2018 roku, kiedy Rosyjska Agencja Antydopingowa została przywrócona do systemu, miała obowiązek, i to był jeden z warunków przywrócenia do systemu, dostarczyć Ładzie wszystkie dane z moskiewskiego laboratorium. Nie zrobili tego, albo zrobili to w taki sposób, że część wykasowali tych danych. I myśmy to odkryli, tak, że te dane są zmanipulowane i na tej podstawie zostały nałożone te sankcje, te, które teraz obowiązują Rosję. A co jest dzisiaj największym problemem właściwie w świecie dopingu? Z czym wy się ścigacie właśnie a propos tego wyścigu? No, to jest znowu to, o czym powiem, że są regiony, że w niektórych obszarach system antydopingowy w Polsce, nie wiem, w Niemczech, we Francji jest dużo silniejszy niż w innych krajach. Nie chcę tu piętnować konkretnych krajów, ale w krajach gdzieś tam... Śmiało. Które nie są tak dobrze rozwinięte w tym zakresie jak my, tak? I to jest pewna nierówność. Zakres inwestycji, no zupełnie inne pieniądze się inwestuje w antydoping w Niemczech, w krajach skandynawskich, w Polsce, niż nie wiem, w krajach słabiej rozwiniętych. Mimo że czasami stać te kraje na wysłanie działaczy na Igrzyska Olimpijskie, a nie stać ich na system antydopingowy, więc to jest też coś, co staramy się, przepraszam, jesteście może krajem, który nie jest do końca, ma problemy finansowe, no ale skoro stać was, żeby wysłać iluś tam działaczy na Igrzyska Olimpijskie czy na Mistrzostwa Świata, to powinno być stać, żeby też dobrze przetestować zawodników. W polskim sporcie to nie jest jeszcze jakiś znaczący problem, ale jak się popatrzy na dyskusję w USA, no to jest dość ważne zagadnienie. Mam na myśli płeć. Płeć w sporcie, płeć jeśli chodzi o to, no kto może gdzie i jak zwyciężać, to jest też trochę kwestia dla was i do was, tak? Bo widzieliśmy chociażby no pewnie tam w sferze memicznej, to internetowej, wirtualnej, to tak funkcjonowało w taki mało poważny sposób. Ale jednak pewnie zdjęcie no, tych pływaczek, tak? Gdzie, jak rozumiem, po operacji no, zwycięża jedna osoba, w dodatku wcześniej była mężczyzna z tymi dziewczynami, które tam są dość zasmucone na tych obrazkach. No to jest zagadnienie, które gdzieś tam będzie wisiało teraz nad sportem, patrząc na to, co się dzieje w USA. Mówię, u nas jeszcze nie jest problem. Dwie rzeczy. No. Pierwsze, kwestia oceny tej sytuacji to jest jedna rzecz. Dwa, to żeby było jasne, to nie jest odpowiedzialność władzy w żaden sposób, dlatego że my zajmujemy się polityką antydopingową, czy stosowane są nielegalne metody dopingowe przez zawodnika, czy znajduje się substancja zakazana w jego organizmie. To są pewne kwestie, o czym ty mówisz, medyczne, tak? Zmiana płci, czy poziom hormonów, czy kwestia tego, że pewne kwestie, tak jakby w przypadku kastersemenii, czyli to, że była hermafrodytą, wynika z, jakby to są kwestie naturalne, to nie, że ona brała jakąś substancję zakazaną, tylko tylko to jest się urodziła. Skomplikowane. To jest bardzo skomplikowane, więc to jest zagadnienie, które tak, regulowane tak jest przez federację. Nieoczywistych rzeczy. Więc jakby my do tego nic absolutnie nie mamy. Komuś może się wydawać, że to jest nasza odpowiedzialność, absolutnie nie, więc to jest kwestia... Ale trafiają do was takie skargi, tak? Na przykład, znaczy to bardziej kwestie takie niekoniecznie, bo w środowisku sportowym jest ta świadomość, że to jest jednak, to nie jest kwestia dopingowa, to jest kwestia moralna, etyczna, medyczna, więc to jakby trochę jest. A czy poziom testosteronu należy do dziedziny dopingu? No tak. To są pewne regulacje, tak, ale naturalny poziom testosteronu, a jeśli go się podwyższa w sposób farmakologiczny, to już jest nasz case, a jeśli to jest sposób. I teraz naturalny, pytanie, co będzie naturalne w rywalizacji? No z tego tak? Część to jakby to jest piłka jest po stronie Federacji Światowych i MKOL-u, który nie, że narzuci pewne rekomendacje, ale w przypadku pływania jest tak, że tam, o ile sobie przypominam, że do chyba 12 roku życia czy 13, jeśli zostanie zmieniona płeć, to dany zawodnik, zawodniczka może być dopuszczony do rywalizacji. Jeśli po tym czasie, no to już nie. Więc to są te świeże regulacje, które wynikały z tego przypadku, o którym powiedziałeś. Natomiast no to możemy o tym dyskutować, ale to nie jest jakby nasza rola. My nie jesteśmy zaangażowani ani formalno-prawnie, ani ale czy ty widzisz, że to jest, tak jak mówię, tak jak patrząc na Stany Zjednoczone, że to będzie problem, który będzie wisiał. Mówię do ciebie jako do sportowca. Ja myślę, że te regulacje, tak? które teraz zostają... Czy da się to jakoś uregulować? Bo myślę, że tak. Myślę, że to będzie regulowane. Im więcej czytałem, no to co więcej teraz widziałem dyskusję na temat, nie wiem, to można uregulować, ale jak uregulować na przykład budowę ciała, tak? No dlatego to jest temat ważny i na pewno on będzie on jest już regulowany przez światowe federacje, które podejmują ten temat. Im więcej takich przypadków się pojawia, no tym pewne regulacje. Więc myślę, że to, co zrobiła Federacja Pływania, sporo federacji innych światowych pójdzie w tym kierunku, tak? Czyli ustanowi pewne granice, po których jakby nie będzie możliwość tego, że dany zawodnik czy zawodniczka będzie po prostu rywalizować z innymi. Jak z tej twojej światowej perspektywy patrzysz się na polską politykę dzisiaj? Oprócz tego, że na pewno odetchnąłeś, że już nie musisz w tym uczestniczyć. Okej, dobra cisza. Że możesz na to sobie popatrzeć z góry, to tak... Znaczy, to, że jestem dzisiaj szefem Światowej Agencji Antydopingowej, to jest wielki przywilej i wielki zaszczyt dla mnie i wielka też odpowiedzialność, tak? I ja jestem dumny z tego, że przez 4 lata byłem członkiem rządu i pełniłem rolę ministra sportu i turystyki, dostałem tą szansę i wydaje mi się, że wywiązałem się z niej stosunkowo dobrze, patrząc choćby na to miejsce, w którym jestem teraz i skupiam się na tym. Oczywiście skłamałbym, bym powiedział, że nie śledzę polskiej polityki, jestem kompletnie wyłączony z tego. Ale z takimi emocjami? Że... No już wiadomo, że to nie jest tajemnicą, to nie jest tak, że ja się odciąłem w żaden sposób, że nie utrzymuję kontaktu. Utrzymuję kontakty z koleżankami, z kolegami z rządu, czy przy jakiejś tam okazji jest gdzieś tam się spotkać, okazja porozmawiać, ale dzisiaj... bojownikiem na Twitterze, który by tam... Nie, dlatego że ja przyjąłem pewną zasadę, której się trzymam, że pełniąc funkcję międzynarodową taką, o takiej odpowiedzialności, nie wszyscy to rozumieją, ja to rozumiem bardzo dobrze, nie wypada mnie być zaangażowanym w bieżące życie polityczne, choćby w kontekście, nie wiem, bycia jakimś arbitrem elegancji, mówienia ludziom, co mają myśleć i tak dalej. Nie wydaje mi się, że to jest właściwa rola i nie wydaje mi się, że powinienem to robić i czuję tą odpowiedzialność, bo nie chciałbym, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale czy się to komuś podoba, czy nie, ja nie wiem, czy dzisiaj jest, czy Polak pełni, czy stanowisko kierownicze jest szefem agencji, organizacji międzynarodowej o takim znaczeniu układa. Więc wydaje mi się, że moją rolą jest wykonywanie moich obowiązków, a nie ustawianie się w roli... że pełnisz taką funkcję, no to... Jeśli... Na pewno w niektórych głowach pojawiłaby się wtedy taka chęć do tego, no żeby właśnie trochę poopowiadać tutaj, przyjechać do Polski, poopowiadać, jak świat wygląda w Kanadzie. Ale to nie w mojej, bo to jest, ja też mam, znowu nie chciałem, żeby to zabrzmiało nieskromnie, dużo pokory w sobie i wie pan, wiesz, to jest tak, że nie wydaje mi się, że powinienem w taki sposób funkcjonować, mówiąc ludziom, jak mają żyć i narzucać, nie wiem, byłby to jakiś wyraz jakiejś takiej pychy i zadufania w sobie. Więc oczywiście, jeśli w moim kraju, w Polsce, będą naruszane przepisy antydopingowe, czy ktoś odważy się, nie wiem, naruszać autonomię Polskiej Agencji Antydopingowej, czy w jakiś sposób wpływać na sportowców niezgodne z prawem, to ja się nie zawaham, żeby wtedy bardzo mocno tupnąć nogą i zaangażować się, ale cały czas w ramach mojej kompetencji. Dzisiaj nie wydaje mi się, że szef takiej organizacji, takiej instytucji jak moja powinien uczestniczyć, nie wiem, chodzić do mediów i komentować bieżące życie polityczne. No to nie jest na pewno ta droga, ale czy bieżące życie polityczne upomina się jakoś o ciebie? Czy to jest tak, że nie wiem, minister sportu dzisiaj rozmawia w ogóle z tobą? No, poza jakimiś takimi funkcyjnymi, no bo mówiłeś, że miałeś spotkanie z kilkudziesięcioma ministrami sportu. Ja z ministrem sportu i turystyki w Polsce mam kontakt przy okazji różnych wydarzeń. No, kilka dni temu braliśmy udział razem w forum ekonomicznym w Karpaczu. W tym samym panelu dyskutowaliśmy o choćby sytuacji na Ukrainie, o wojnie, jaki ma wpływ na sport, nie wiem, na jednym z meczów siatkówki się spotkaliśmy, więc jest okazja oczywiście rozmawiać, ale ja w żaden sposób nie pełnię dzisiaj rolę jakiegokolwiek, nie wiem, mentora czy kogoś, kto nie wypada. Może oni po prostu odetchnęli z ulgą, no, jest jedno więcej stanowisko polityczne do obsadzenia, więc jakby... Ale też nie wypada mi. Się już tego gościa. Ja czułbym się, myślę, że każdy by się czuł niekomfortowo, gdybym, nie wiem, tam próbował komuś mówić, co ma robić. Każdy minister ma swoją jakąś tam wizję. To, co mogę powiedzieć, co mnie dzisiaj cieszy i zarówno jakby to, co się dzieje, to jest to, że te projekty, które ja rozpocząłem jako minister sportu w różnych obszarach, one są kontynuowane, tam nie zostały zlikwidowane i to jest taka pewna mądra ciągłość. One są modyfikowane, są może... Ci działacze, z którymi na początku kadencji walczyłeś, to tam już wywaleni są, czy chyba nie bardzo? Ja już tak nie śledzę tak bardzo tego tematu. No to się jakby okazało, że ta walka z systemem, układami, no... Różnie to jest, no sport jest autonomiczny, bo to znowu wracamy do tematów takich, no minister oczywiście, sportu nie wybiera. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, no ale jednak. Bo prezesów związków sportowych wybierają działacze, a nie minister sportu, więc tam są wybory i tak dalej, więc to jest zawsze to jest trudny temat. Może łatwiej jest zostać szefem wielkiej światowej agencji niż wywalić działaczy w jednym ze związków polskich. No biorąc pod uwagę, że te związki są niezależne, taka teza, jakby to jest twoja opinia, ale być może tak jest, no bo to jest tak, że tutaj minister nie ma legalnych możliwości prawnych powiedzenia tego prezesa wybierzcie czy tego i nie powinien tego nawet robić, tak? Więc musi stosować innego rodzaju narzędzia wpływu na to, żeby te związki funkcjonowały dobrze. A takim narzędziem, które ja stosowałem, było narzędzie finansowe. No, jeśli nie byłem zadowolony z funkcjonowania jakiegoś związku, działaniu transparentnie, to ten budżet był i tu było wielkie prawo ministerstwa, żeby no tak, ale to jest z drugiej strony, działać. Ja nie wiem, czy to jest właściwa metoda, bo tam zakrada się pewien rodzaj uznaniowości, bo oczywiście możemy teraz domniemywać, wtedy, że ty żeby tak nie skrzywdzić sportowców, tak? Tak, po pierwsze sportowcy mogą dostać przez przypadek, a nie sportowcy akurat wybierają tych działaczy, to po pierwsze. Dwa, no jednak istnieje taka możliwość, że po prostu minister sportu, nie ty, następny, poprzedni, może kogoś nie lubić i sobie finansować jak chce. No jest to uprawniona teza, można w taki sposób podążać, natomiast no, to, co ja starałem się robić, to też wspierać indywidualnie sportowców w sytuacjach takich, i to były te programy, które zostały uruchomione, specjalnych stypendiów, wspierania sponsorskiego, program Team 100, który jest kontynuowany, rozszerzony dzisiaj i super, że tak jest. No, także, ale to, tak jak powiedziałem, ja staram się do tego tematu jakby nie wracać w tym kontekście, żeby też nie być posądzonym, bo Polska jest jednym z sygnatariuszy kodeksu, tak? Czyli polski system antydopingowy, polski sport w jakimś obszarze podlega ładzie, także no nie wypada mnie w tej roli zajmować się jakimś tam, nie wiem, ocenianiem tego, co się dzieje w Polsce. A jak wygląda twoje życie? Ty tam latasz, jeździsz? No dużo jest podróżowania. Odciąłeś się od Polski? Nie, ja jestem oczywiście w Polsce. Dzieciaki tutaj chodzą do szkoły i do przedszkola. Ja jakby na stałe jestem w Polsce i tutaj mam też małe biuro. Łady jest w Warszawie, natomiast no jest dużo podróży. No my mamy główna kwatera Łady, siedziba jest w Montrealu. My jesteśmy fundacją na prawie szwajcarskim. Jak często ty tam bywasz w ogóle? To mnie interesuje. W różne miejsca. W Montrealu nie bywam bardzo często w ciągu roku. Byłeś ostatni raz w Montrealu? No kilka tygodni, akurat kilkanaście dni temu, dlatego że no, też mieliśmy pogrzeb ważnej osoby w władzy, ale z drugiej strony też to kwestie operacyjne. Ale mamy też dużo biur europejskie w Lozannie, w Szwajcarii, mamy biuro w południowej Afryce, mamy w Urugwaju, w Montevideo i w Tokio, w Azji. No i to jest tak, że można wiele rzeczy zrobić zdalnie? Tak, naturalnie, dlatego sporo naszej pracy to jest praca taka operacyjna, mówiąc czysto kolokwialnie, papierkowa też, konsultacje, więc to jest to, co trochę wyciągnęliśmy lekcję z COVID-u, z pandemii, że w wielu obszarach poprawiliśmy operacyjność naszej działalności, więc ograniczyliśmy te spotkania tak twarzą w twarz i dużo jest takich kontaktów, powiedzmy sobie, wirtualnych między ekspertami. Nie? Chociaż wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o COVID i te wszystkie obostrzenia wokół pandemii, no to one akurat, no znów nie bezpośrednio dla was, bo wy jesteście regulatorem, okej, ale jeśli chodzi o świat dopingu, no to są pewnym problemem, bo siłą rzeczy dotarcie do próbek, bezpośredni kontakt z zawodnikami no jest utrudniony i, no i to jest dobre całkiem pytanie, legalnie. Całkiem legalnie. Pojawiło się takie pytanie, okej, no zaczęła się pandemia, świat był pod totalnym lockdownem, jakby ich kontrolować. Tak, wtedy w tym czasie kontrole były bardzo mocno ograniczone, ale my bardzo szybko zareagowaliśmy, przygotowując też specjalne wytyczne dla federacji, jak kontrolować zgodnie z, powiedzmy sobie, zaleceniami lokalnych autorytetów w zakresie zdrowia i właściwie marzec, kwiecień był takim czasem na początku pandemii były bardzo ograniczone te testy, ale później to wszystko jakby powolutku wracało do normy, ale dzisiaj antydoping, tak jak powiedziałem, to nie jest tylko testowanie zawodników, to jest monitorowanie tak zwanego paszportu biologicznego zawodnika, czyli takich dziwnych zachowań, które mogą na podstawie badań możemy odkrywać w organizmie człowieka i jakby wywnioskować z tego, że ten zawodnik stosuje nielegalne środki dopingujące. To są właśnie śledztwa, to jest przechowywanie próbek, więc ten czas pod początku pandemii bardzo mocno nie dotknął tak nas pod tym kątem, aby weźmy pod uwagę też, że sportowcy przez jakiś czas w ogóle nie było zawodów, czyli te możliwości treningu były też bardzo mocno ograniczone. To nie jest tak, że w większości substancji, że... A ile w ogóle jest substancji zabronionych? Ojej, lista jest bardzo duża, nie jestem w stanie dzisiaj określić. Ona jest update'owana raz do roku. Tak tylko zastanawiam się, jaka to jest skala. A to jest dobre pytanie, bo w kresie liczbowym nie mam pojęcia. To jest bardzo duża lista, jest bardzo dużo tych substancji pochodnych, jest mnóstwo. Ale to jest setki, tysiące, jakby setki, dziesiątki tysięcy. To są setki. Proszę zerknąć, mamy listę substancji zakazanych. Tam są pochodne też niektóre, bo to też ciekawe jest. Niektóre pochodne tych substancji, jakby jeśli odkryje się w organizmie zawodnika pochodną substancji zakazanej, to też jest substancja zakazana i nie ma na liście, ale to jest pochodna. Tak? Czyli co, to są te wszystkie leki, tak? Różne, znaczy... problemy z gruźlicą, nie wiem. Różne, to są różne leki, to jest szereg naprawdę. To jest ciekawe, sporo też leków, choćby takich codziennego użytku ma w sobie substancje zakazane. Jak choćby, może jesteśmy na dopingu. Tak, no, jak nie chcę wymieniać nazw firm, ale popularne leki, na przykład przeciwgorączkowe, które spora część z nich zawiera w sobie efedrynę czy pseudoefedrynę. Tak, no to jest substancja zakazana, więc tak naprawdę to jest bardzo ważne, żeby zawodnik też zachowywał czujność i brał odpowiedzialność. To jest niesamowite, jak Polska wypada zadziwiająco źle na tle innych krajów w Europie, jeżeli chodzi o faszerowanie się tego typu substancjami. To jest jakby zupełnie inny wątek, ale my rzeczywiście bardzo lubimy, stąd też tak dużo stosujemy aptek. Dużo leków, to prawda, i różne rodzaje tych leków. Ale może to jest jakiś sposób na opowiadanie o tym, znaczy, może wszyscy jesteśmy na dopingu. No, też nie przesadzajmy, to zależy od tak, poziomu też tej substancji. Tabletki z żeńszeniem i kawa mogą być, tak? Nie, no żeńszeń nie jest jakby substancją jako sam sobie zakazaną, ale pewnego rodzaju leki przeciwgorączkowe, spora część z nich ma w sobie substancję zakazaną. No, nie wiem, sportowcy, którzy mają temperaturę, mogą stosować aspirynę, bo tam nie ma... Jakbym tak dobrze tam posiedział, obejrzał Breaking Bad, to może nie, to inny serial, ale jakbym tak dobrze poczarował, to bym był w stanie sobie się nafaszerować na jakieś zawody w aptece po prostu? No ale po co? Ale nie, no tak pytam teoretycznie. Nie, ja się nie... Niestety nie szykuję do żadnych zawodów. Znaczy, wiesz, to jest to samo pytanie, jakbym chciał powiedzieć, jakbyś dobrze pokombinował, czy byłbyś skłonny, nie wiem, wziąć łapówkę albo złamać prawo, byś powiedział, no nie jestem takim typem człowieka. Więc to samo byś powiedział, ale nie, po co ty uczciwy człowiek chciałbyś koksy jakieś wziąć? Nie? No nie chciałbym właśnie, bo już po co miałbym to robić? To jest dobra odpowiedź, tylko idea mojego pytania jest trochę inna. To znaczy, czy ja jestem w stanie legalnie, całkowicie, bez recepty, w aptece doprowadzić się do stanu, za który byłbym dyskwalifikowany z zawodów. No tak? Naturalnie, oczywiście. No co muszę zrobić? No i tutaj kończymy. No to jest przecież wiele na przykład odżywek, które teoretycznie, dlatego sportowcy muszą być bardzo czujni, zanieczyszczonych odżywek, nie pochodzących z dziwnych źródeł, gdzie są substancje zakazane, które nawet często nie są na liście, tak? Gdzie nie wiem, w składzie tej odżywki nie ma tej substancji, ona jest jakaś tam zanieczyszczona, pochodna tej substancji i tak dalej. Więc bardzo ważne, żeby sportowcy musieli. To jest takie klasyczne wytłumaczenie w ogóle boksera, tak? Zanieczyszczona odżywka. Bo w antydopingu, i tym różnimy się, można powiedzieć, od kodeksu karnego, że w kodeksie karnym jest, powiedzmy sobie, ktoś powinien przedstawić domniemanie niewinności, tak? A to jest domniemanie winy. Więc sportowiec złapany na dopingu, on musi udowodnić, że jest niewinny, tak? Że na tej zasadzie, a nie w przypadku normalnych przestępstw, gdzie trzeba udowodnić winę, prawda? Ale już złapany. Jest... Nie, no wy też musicie mieć udowodnioną winę, no musicie wykazać, że brał ten doping. Nie, to sportowiec, któremu wykazano, że w jego organizmie znalazła się substancja zakazana, musi udowodnić, musi się obronić, jakby musi udowodnić swoją niewinność. No to już sąd udowodni. No, macie testy. Są czasami różne okoliczności łagodzące, tak astma. Naprawdę, ale no jest coś takiego też jak wyłączenia terapeutyczne, bo astma to też jest taki temat, który jest to bardzo... Wyłączenia terapeutyczne to no wiadomo przed zawodami, tak? Tak, ale to też nie tylko, tak jak sportowiec, który miał, nie wiem, ciężką kontuzję, wypadek i jest konieczne zastosowanie jakiegoś leku, który jest na liście substancji zakazanych, ale wymaga tego jego zdrowie, jego życie i tak dalej, no to jest tak zwane, może się starać o tak zwane TUE, czyli wyłączenie terapeutyczne do celów medycznych, czyli wtedy sportowiec musi poinformować i musi dostać zgodę na coś takiego. No dobra, jak przy systemie takim, że lekarze w różnych krajach mogą zalecać bardzo różne rzeczy, wy sobie możecie z tym radzić. Jak udowodnić, że ktoś naprawdę jest chory i musi przyjmować tę substancję? Przecież no nie czarujmy się, to jest nadużywane, tak? No dlatego się w ten sposób, jest specjalny departament, bo to jest tak, te wyłączenia przyznają Narodowe Agencje Antydopingowe i później każde wyłączenie terapeutyczne idzie do naszego departamentu, który analizuje tak naprawdę, czy była podstawa. No bo jeśli zawodnik miał naprawdę skomplikowaną operację i to jest udowodnione medycznie, tak, jakąś chirurgiczną i konieczność była zastosowania pewnego środka medycznego, to on dostanie to wyłączenie terapeutyczne. A jeśli są te przypadki naciągane i od tego mamy też lekarzy, naukowców, którzy każdy taki przypadek analizują, no to wtedy jest działanie, postępowanie dyscyplinarne albo nie ma zgody na stosowanie tej substancji. No ale to kto to rozstrzyga w zasadzie na końcu? Jeżeli ja mam diagnozę ostatecznie tą decyzja, na moją bardzo jeśli jest zakwestionowane przez ładę, to jakby łada ostatecznie decyduje. Jeśli inaczej, to jest tak, że my decydują narodowe agencje, ich departamenty, które jakby osoby odpowiedzialne za te wyłączenia terapeutyczne, ale dokumentacja też przychodzi do nas i wtedy nasi ludzie oceniają, czy była podstawa medyczna do tego, czy nie. Jeśli kwestionujemy, no to możemy, my wtedy mamy to ostateczne prawo zakwestionowania tego wyłączenia terapeutycznego. Mhm. I jak często udaje się zawodnikom w jakiś sposób odwrócić te decyzje? W sensie? No te pierwsze. Znaczy nasza już jest ostateczna decyzja w tym wypadku. No, to, bo wyłączenie musisz dostać przed. To nie jest tak, że ty sobie zostaniesz złapany na dopingu i powiesz, a nie, to ja teraz Znaczy nie da się zrobić, bo ja akurat wtedy byłem chory, dlatego zapomniałem zgłosić pani. Tak? Umówmy się, to już jest odpowiedzialność zawodnika. To nie jest tak, że zostanie złapany na substancji zakazany, powie, nie, no ale właściwie miałem operację, ale zapomniałem o tym powiedzieć. Bardzo często jest, że ktoś coś brał, bo go tam bolała głowa. No to jest jego odpowiedzialność i to jest no zdarzają się takie przypadki. Oczywiście, że sportowiec mógł nieświadomie... Tak na serio też się zdarzają takie przypadki, że sportowcy na tak olbrzymim dzisiaj poziomie profesjonalizacji otoczeni taką armią badaczy, lekarzy, psychologów, nieważne, tak? Jakby są w stanie wziąć nieświadomie coś, co jest dopingiem? To jest w ogóle możliwe? No teoretycznie jest możliwe, no bo wielu sportowców ci złapanych się tak tłumaczą. Kolejna rzecz, którą warto wspomnieć, o czym chyba się nie wie, sporo osób nie wie, sportowcy wiedzą, ale nie wiem, czy wiesz, że sportowcy ci z tej elity są objęci takim zwanym systemem Adams, że oni muszą informować o swoim miejscu pobytu. z dużym wyprzedzeniem, bo w każdej chwili może przyjść do nich kontrola, więc oni w danym okresie muszą informować, że są, nie wiem, w takim miejscu, w takim mieście, mniej więcej w tym regionie, żeby byli gotowi na niezapowiedzianą kontrolę. I to te dane się update'uje regularnie. To jest najbardziej zinwigilowane środowisko na świecie, bo sportowiec, który jest, nie wiem, sportowcem na wysokim poziomie, w tej grupie elite athletes, no to on musi na przykład informować, gdzie jest, nie wiem, gdzie idzie na imprezę sportową, na niesportową, gdzie jest na jakimś obozie, bo kontrolerzy mogą przyjechać w każdej chwili, zapukać do niego do drzwi. I uwaga, jeśli możesz w ciągu roku, jeśli sportowiec trzykrotnie uniknie kontroli, nie dostarczy właściwego miejsca pobytu, kontrolerzy przyjdą, zapukają, no to czeka go taka sama dyskwalifikacja, jakby stosował środki dopingujące. I mnóstwo mieliśmy już takich przypadków. Całkiem znane nazwiska też sportowców, którzy zostali właśnie dyskwalifikowani nie za to, że znaleźliśmy substancję zakazaną w jego organizmie, tylko za to, że uniknęli kontroli albo nie podali miejsca pobytu, a kontrolerzy przyszli i zastali. A to gdzie oni mieli być i co robić? W tym miejscu, w którym podali, że po prostu mieli być i koniec. Tak, was mieli być, bo sami podali, tak? Na przykład, albo nie podali swojego miejsca pobytu. To też jest kwestia. No dobra, a ilu takich kontroli można się spodziewać, jak się jest zawodowym sportowcem? Wiele. Są sportowcy, którzy są czasami kilka razy. Raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz w roku, raz na 10 lat. Starają się sportowcy. Ja też nie mogę mówić, bo czasami są losowe kontrole, czasami są kontrole celowane, więc żadnego instruktażu tutaj nie będziemy przekazywać. Są sportowcy, którzy są bardzo często kontrolowani, są sportowcy, którzy są rzadziej, mamy dyscypliny bardziej narażone. Czy wesołe losowanie tych sportowców? Nie, wynika to z uzasadnionego podejrzenia? Różnie to bywa. A czasami jest po prostu z donosów tak, że jakichś sympatycznych ludzi, może konkurentów? I tak, i różnie to wynika. To nie jest tak, że wynika to z różnych wytycznych przepisów, że czasami przed imprezami sportowymi, jak przed Igrzyskami Olimpijskimi. Intensyfikujecie, tak? Intensyfikujemy. Są wymagania, że dany sportowiec musi być w okresie 6 miesięcy, 5-6-krotnie przetestowany, żeby mógł spokojnie zostać dopuszczony do startu na Igrzyskach Olimpijskich. Część z dyscyplin bardziej narażonych na stosowanie środków dopingujących jest kontrolowana częściej. W niektórych dyscyplinach, które przypadki dopingu są absolutnie sporadyczne albo ich w ogóle nie ma, no to tych kontroli jest troszeczkę mniej, więc jest grupa dyscyplin bardziej narażonych. Nie jest w stanie nic powiedzieć o tej skali tego? Chciałbym sobie to wyobrazić. Znaczy generalnie jak się spojrzy na liczby, to rok do roku około 300 tysięcy próbek jest pobieranych na świecie. 300 tysięcy próbek. Sportowców? No sportowców mamy wielu, ale to tak naprawdę w wielu dyscyplinach. Których jakby ja nie jestem w stanie powiedzieć, ilu mamy sportowców, nie wiem, w kilkuset dyscyplinach startujących na różnych. Wiadomo, że na końcu musicie mieć to policzone. Wiesz, na Igrzyskach Olimpijskich jest tak, że de facto 60-70% sportowców jest przetestowanych przed igrzyskami, w trakcie, czy nawet więcej. Natomiast to nie jest tak, że wszyscy sportowcy, bo to jest niemożliwe technologicznie, logistycznie do wykonania, więc jak są, nie wiem, mistrzostwa świata w danej dyscyplinie, w danej konkurencji, no to są testowani medaliści bądź też losowo zawodnicy z różnych miejsc. Natomiast wiadomo, że nie wiem, jak są mistrzostwa Hiszpanii w pływaniu, no to tych i tam startuje, nie wiem, kilkuset sportowców, tak? To przecież Hiszpanie są w stanie przetestować wszystkich kilkuset, tak? Tam jest kilkadziesiąt tych kontroli na dane mistrzostwa. Więc dzisiaj, ale też logicznie nie ma sensu też kontrolować, powiedzmy sobie, wszystkich, bo to byłoby absolutnie nie do wykonania. Okej, a tak jeszcze myśląc o tym Lance Armstrongu, to jest tak, że w momencie, kiedy on odnosił swoje sukcesy, to wszyscy przeczuwali, że on coś bierze i było takie przekonanie, że okej, jeszcze nie jesteśmy w stanie tego wytropić, a może to zrobimy? Czy to była totalna niespodzianka? O Jezus, on coś brał. Jak to tak naprawdę jest? Czy to jest tak, że jak ktoś osiąga jakieś mega sukcesy, no to kurde, jeszcze nie wykryliśmy, co on bierze. Ja dystansuję się od takiego podejścia, bo można kogoś bardzo mocno skrzywdzić. Co do Lance'a Armstronga, ja nie jestem w stanie powiedzieć dzisiaj, bo nie byłem zaangażowany od środka, jak to wyglądało w tym kontekście, jego przygoda z dopingiem. Ale organizacji, ty znasz ludzi, którzy pracowali przy tym. No tak, tylko że mówię, ta WADA jako organizacja jest stosunkowo młoda, bo mamy 21, 99 rok WADA została powołana. Tak? Także tak, więc Armstrongiem tam była duża też zasługa amerykańskiej agencji antydopingowej, która współpracowała z Ładą, więc on był, jak to się mówi, śledzony. Nie? No to tak, jak on był śledzony? Tak, ale to już tego, to są takie kuchnie, które... Taka, no nie, no ale co taka kuchnia, którą nie możemy jakby mówić, no bo... Znaczy, przede wszystkim to słabo był śledzony, ale... No, jak śledzony? Nie no, znaczy w sensie ta sprawa jakby została w pełni w końcu tak naprawdę też odkryta, natomiast no powiedziałem, no antydoping w tamtym czasie nie był na te możliwości, które były na tamten czas nie były takie, że on myślę, że był kilka kroków przed systemem. Tak? A ty się zderzasz czasami z takim poglądem, jaki pojawiał się czasami nawet w poważnej debacie, powiedzmy w latach 90., a niech oni sobie biorą wszystko, co chcą i wygra ten, kto wygra. Znaczy dla mnie to jest w ogóle kompletnie... Ale wiesz, że to się pojawia. Znaczy ja reaguję bardzo żywiołowo. Bierze, co chce. Ja reaguję bardzo żywiołowo, powiem szczerze, na tego rodzaju podejście. Jego zdrowie, jego problem. No i to jest tak, no ale to cofnijmy się do wartości, tak? No, sport jest tą dziedziną życia, która jest w stanie łączyć, budować pozytywne wartości, wychowywać dzieci i młodzież. No i to wyobraź sobie sytuację, że ten młody masz dzieci, czy wyobrażasz sobie, że wiesz, że mówisz swojemu dziecku, no nie, no słuchaj, generalnie chcesz być sportowcem, no to masz tam, nie wiem, 5, 10, 15, 20 lat, to musimy już zacząć się koksować, tak? Jak gdyby doping był legalny. Absolutnie niemoralne, nieetyczne. No dobra, ale to gdzie jest ta granica? No będę tak trochę teraz to spłycał, ale jednak gdzie jest ta granica? No mamy sklepy z odżywkami, no tam też można się bardzo konkretnie nawaszerować. Ja nie mówię, że białko tak sobie ktoś bierze, ale no można naprawdę ostro pokombinować. Mówiliśmy o tym, że z apteki można. Ale można, wiesz, ale można naturalnie. I no ale to co, jak się ładuje w siebie pół kilo chemii, no to jest naturalnie? No nie. Wiesz, gdzie jest ta granica? Ale wiesz, myślisz, że nie wiem, takie gwiazdy jak, nie wiem, Robert Lewandowski, Iga Świątek ładują w sobie tony chemii? Nie. Można, wiesz, można wygrywać... Nie, w ogóle nie o nich, nie. Mi chodzi naprawdę... Nie, ja tylko mówię tak, bo pojawia się taki pogląd i on jest strasznie krzywdzący, a większość sportowców bierze, tak, że nie da się naturalnie dojść do pewnego... Da się profesjonalizmem, bazując na wiedzy naturalnej, medycznej, która jest prowadzić się w sposób taki, suplementować się z zdrowymi, niezakazanymi substancjami. Dobra, ale gdzie jest, tak? Jeszcze raz, ta granica między suplementami a dopingiem? Gdzie, no tam, jakby gdzie w sposób nienaturalny, teorii... w sposób farmakologiczny poprawiasz swój performance, czyli na tej zasadzie... No dobra, zasadzie... ale jak się nafaszerujesz ze sklepu odżywkami, białkiem, to też w sposób nienaturalny poprawiasz swoją wydolność. No ale to nie są substancje, które są, nie wiem, szkodliwe, które są zakazane, które tak naprawdę, wiesz, no bo za chwilę możemy mówić, że nie wiem, picie jakiegoś soku naturalnego też jest to jest chemia, tak? Więc trochę byśmy to spłycili. Trochę się poruszamy, jakby trochę ja specjalnie tak to robię, ale zależy mi na wydobyciu tego, gdzie jest dokładnie ta linia demarkacyjna. No, linia demarkacyjna jest tam, gdzie stosujesz substancje, które są, powiem tak, u nas na liście substancji zakazanych, które w sposób absolutnie nienaturalny, farmakologiczny, niezgodny z naturą doprowadzają twój organizm do jakby wyższego, nie wiem, wyższego poziomu, bądź też przyspieszają jego regenerację w sposób nienaturalny, tak, farmakologiczny i gdzieś tam szkodliwy dla twojego organizmu. Okej, no to moglibyśmy trochę pobrnąć, ale... Moglibyśmy. Ale okej, a co zamierzacie zdelegalizować w najbliższym czasie? Nie no, to jest tak, że cały czas, tak jak powiedziałem, rok do roku, zważywszy na to, że... Nie, ale serio, co się pojawiło ostatnio? Co jest na topie? Z czym walczycie? No różne są substancje, tak naprawdę to czy sterydy, czy różnego rodzaju... Co masz na celowniku? Ja się tym nie zajmuję i Bogu dzięki, bo nie jestem ekspertem, nie jestem naukowcem, ale więc no, to poziomie, mam ludzi, którzy dużo lepiej się, raporty ekspertów, dużo lepiej się na tym znają. Różnego rodzaju sterydy, to są dzisiaj te substancje, które no, są, można mówiąc brzydko, popularne, czy różnego rodzaju właśnie substancje, które mają na celu, nie wiem, zwiększenie masy mięśniowej, przyspieszanie regeneracji organizmu, więc tego jest wiele, ale też nie można wrzucić, zaszufladkować, bo w niektórych... No, dlatego prosiłem o tę linię demarkacyjną. No bo jaka jest szansa, że wpadniecie do sklepu z odżywkami kiedyś? Znaczy, my jakby nie kontrolujemy sklepów z odżywkami, to żeby było jasne. To jest jasne, ale bardziej mówię na poziomie ogólnym. Nasza odpowiedzialność jest taka, prawodawstwo, że jakby zawodnik, który stosuje tą odżywkę, która jest, nie wiem, zanieczyszczona, w której jest ta substancja zakazana, to w tym momencie zaczyna się jego odpowiedzialność. No. Ale też mówimy o tym, że to, co jest dzisiaj ważne, to też o czym rozszerzyliśmy działalność, współpracując choćby ze służbami, z Interpolem, Europolem, dzięki różnego rodzaju informacjom, które otrzymujemy, udało się zamknąć wiele laboratoriów nielegalnych, podziemnych laboratoriów, gdzie produkowane były nielegalne sterydy, choćby do siłowni, choćby na też cele sportowe i to była jakby wzajemna też współpraca pomiędzy nami a służbami. Także my dostawaliśmy jakieś informacje. Mówimy o popularnym teściu i zastrzyku w tyłek. Różnie, tak? Różnie. To były sterydy, to były substancje, które gdzieś tam... No. I Polska też tutaj odegrała pewną rolę. Tak? Tych w Polsce też pozamykano dosyć sporo tych nielegalnych. A sporo to znaczy ile? Bo tak z tego co pamiętam, krajobraz znów siłowni z lat 90. No to no, generalnie było gęsto. Tam była jedna z takich było, operacji... Wzrost masy mięśniowej był naprawdę znakomity. Generalnie była jedna z takich operacji, którą byliśmy jednym z elementów współpracujących. Tam Europol bodajże przewodził tej operacji. No bo chyba w 30 paru państwach jednocześnie realizowana. To była duża operacja i tam no, około kilkuset laboratoriów w tych chyba 30 paru państwach zostało zamkniętych. Kilka takich nielegalnych, jak to się mówi, piwnic, gdzie te sterydy były produkowane, nie tylko na cele sportowe, to żeby było jasne, tak? Nie, ale też właśnie do siłowni, czy do tych, czy w różne takie inne miejsca. Więc też w takich procesach jakby uczestniczyliśmy, współpracując. No, ale to nie jest nasze główne zadanie, od tego są służby. Biedna siłownia. Sport na koniec. Sport w wymiarze takim polskim mamy fajne sukcesy. Akurat jesteśmy świeżo po sukcesach koszykarzy. Super. Siatkarze też fajnie. Tenis wspominałeś, natomiast zastanawiam się bardziej patrząc z twojego doświadczenia jako ministra sportu. To jest tak, że my powinniśmy stawiać na jakieś dyscypliny i je cisnąć? Patrz, siatkówka? Bardzo, bardzo. Czy po prostu nie myśleć o tym w takim komercyjnym wymiarze? Bardzo, bardzo zgrabnie wracasz do tematu, który chcę uniknąć, mówiąc ci, że nie wypada mi komentować, a ty jakby zgrabnie do tego wracasz. Liczba medali olimpijskich ma znaczenie, tak? To jest tak, że rozgraniczny jest sport dzieci, młodzieży, jest sport... No tak kierunkowo, jak my powinniśmy o tym myśleć. Kierunkowo uważam, że warto wspierać w kontekście, jeśli mówimy o komercji, to warto też wspierać o tych sukcesach profesjonalnych, zawodowych. Sport zawodowy ma przynosić medale. To jest jego esencja, tak? Więc warto stawiać na te dyscypliny, które są medalodajne, a inwestować w te, które mają potencjał, które może na dzisiaj nie przynoszą tyle sukcesów, ale mamy, nie wiem, narybek, zawodników, którzy mogą... Choćby takim pięknym przykładem jest wspinaczka. No, ileś tam lat temu to była dyscyplina nieolimpijska, teraz jest olimpijska. Mamy 3 dziewczyny, które mogą stanąć na podium Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i to pokazuje, że nagle, że warto podejmować pewne działania, inwestować w te dyscypliny, które przyniosą nam liczbę medali. Bo... Jeszcze inna ciekawa dyskusja, wydaje mi się, bo okej, medale to medalami, ale na ile państwo powinno inwestować w dyscypliny? To w tym pytaniu naprawdę nie ma żadnej tezy, tylko to pewnie też po prostu jest tematem waszych dyskusji. Na ile takie dyscypliny, które są super sportowo, ale nie są specjalnie efektowne do oglądania dla kibiców? Ja to zawsze mówiłem jako minister i powtórzę to jeszcze raz. Nie ma dyscyplin niszowych, są tylko niewłaściwie opakowane marketingowo. Tak, a szachy? Ale to jest dyscyplina, która bardzo mocno też rozwija i sobie... No dobra, ale jest różnica między... Ja nie lekceważył, bo wiele osób... nie lekceważył, bo to tak na zasadzie takiej kontry. Przemyślałem ją, no okej, ale widzisz różnicę między efektownością, tym jak duże emocje potrafi wzbudzić łucznictwo, a boks na przykład. Ale tak? To też zależy, jak to pokażesz. Właśnie o tym, jak to pod kątem medialnym. Więc tutaj znam dyscypliny sportu, które nie były widowisk. Okej, no ale wróćmy do naszego. W Irlandii oglądają tam strzałki, nie? Na przykład, no. Wszystko spoko, ale... Rzut oka mało widowiskowe, a wzbudza euforię. To jest w ogóle niesamowite. No, ale to jest doskonały przykład. Wzbudza euforię. I teraz... Nasz narodowy case, skoki narciarskie. No na początku lat 90. Owszem oglądaliśmy, ale nie było żadnego boomu. Adam Małysz wniósł tę dyscyplinę na niespotykany poziom marketingowy, medialny. Dzisiaj to jest jedna z najważniejszych dyscyplin w polskim sporcie. A owszem, no, można dyskutować na temat widowiskowości, tak? I też możesz kwestionować, że to nie jest dyscyplina, która jest absolutnie widowiskowa, która przynosi jakieś permanentne emocje, a zbudowaliśmy wokół niej emocje, więc wszystko zależy od tego, jak się to buduje. No to może wykorzystać należałoby teraz, co o tym myślisz, jak te doświadczenia z Ministerstwa Sportu, jeżeli chodzi o koszykówkę na przykład. Bo to jest generalnie fajny moment. Pamiętamy sukcesy NBA, od którego w ogóle zaczęliśmy i zainteresowanie nawet wtedy Polską Ligą. I teraz mamy niesamowity sukces polskiej reprezentacji. I teraz tak naprawdę. Bardzo masowa dyscyplina i to jest bardzo duży potencjał. Właśnie, potencjał jest ogromny, a gdzieś ten potencjał wraz chyba z tym, jak zdjęto te transmisje meczów NBA, Michael Jordan wycofał się z gry, tak? Chicago Bulls przestało wygrywać kolejne siłą rzeczy finały. To się rozmyło. I teraz przed polskimi koszykarzami stoi naprawdę, no, mogą osiągnąć, znaczy już osiągnęli duży sukces, mogą osiągnąć ogromny. I teraz czy jakoś państwo nie powinno tego wspierać? Jak uważasz? Jeśli chodzi o rozwiązania, tak jak powiedziałem, wracam do mojego, to nie jest dzisiaj moja rola mówić, co konkretnie robić w tym zakresie, nie powinienem tego robić, ale uważam, że to jest, nie, uważam, że to ten potencjał zostanie musi zostać wykorzystany, bo koszykówka jest dyscypliną masową, jest, i to jest niewiarygodny sukces. To jest drużyna, to jest gra zespołowa, ją można wszędzie uprawiać. To się przede wszystkim super ogląda. No. To się przede wszystkim super ogląda i to jest sukces niebywały. No to, co zrobili chłopaki, pokonując Słowenię, tego nie było wcześniej. Wiele, wiele lat, w latach 70. bodajże, tak, byliśmy na podobnym, awansowaliśmy do półfinału, ale i jak wiele lat trzeba było na to czekać. Ja pamiętam 97 rok, czyli ostatni ćwierćfinał w wykonaniu naszego chłopaków w reprezentacji. Jako dzieciak to oglądałem. Chyba z Grecją przegraliśmy, o ile pamiętam. Mówisz o czasach tam, gdzie grał Adam Wójcik. Dokładnie, tak. I fantastyczny mecz był. I od tego momentu, okej, w Pekinie na Mistrzostwach Świata chłopaki świetnie zagrały na Mistrzostwach Świata w kosza, ale no i teraz ten sukces, trochę taki nieoczekiwany dla komentatorów, którzy znają się na koszykówce, więc no, warto to wykorzystać na pewno. I myślę, że to jest zadanie przed tymi osobami, które się zajmują koszykówką w Polsce, jak to skonsumować w taki sposób. I zawsze sukces rodzi, napędza zainteresowanie, napędza sponsorów, napędza ci idole, prawda, rodzą też zainteresowanie dyscypliną wśród młodych ludzi. Narciarskie są dobrym przykładem, tak, że sukces rodzi sukces. Dokładnie i tak to jest w sporcie, ten mechanizm jest stosunkowo prosty. No to kiedy teraz lecisz do Montrealu? Teraz akurat przyszły tydzień mam komitet wykonawczy i globalną konferencję edukacyjną w antydopingu. O tym nie porozmawialiśmy, o edukacji, młodzieży, o prewencji, o młodzieży i do Australii, później do Korei, więc około 2 tygodni też poza. Co z młodzieżą i dopingiem? Młodzież się dopinguje? Znaczy myślę, że też to, co my staramy się teraz robić, to chcemy prezentować Ładę nie tylko jako tego prokuratora walczącego, czy policjanta walczącego z dopingiem, ale też mocno stawiać na prewencję, na promocję pozytywnych wartości, bo umówmy się, nikt nie rodzi się oszustem, tak? Dziecko, które rozpoczyna swoją przygodę od maleńkości ze sportem, nie myśli o tym, żeby zacząć oszukiwać. Deal jest prosty, można pójść na skróty. Dokładnie i w tym momencie poprzez edukację, poprzez uzmysławianie ludziom, że to jest zło, że jakie to rodzi skutki moralne, medyczne i tak dalej, to staramy się to też, można powiedzieć, zatrzymywać, promując pozytywne wartości, więc Łada nie jest tylko, nie ma tej części takiej, powiedzmy sobie, karzącej, ale mamy też tą taką część i w to inwestujemy mocno pieniędzy, żeby pokazywać, żeby promować pozytywne wartości, że sport jest dobry, sport może być czysty, sport może być uczciwy i sport może być najlepszym wychowawcą dzieci i młodzieży i stąd też ważna jest właśnie promocja edukacji w antydopingu, no i to jest chyba też, i o tym nie wspomniałem na początku naszej rozmowy, chyba też przyszłość antydopingu, więc nie tylko, wiesz, to, co my rozmawialiśmy, czyli śledztwa, technologia i skupianie się na tej takiej... To chyba może po prostu iść dwutorowo, tak? Dokładnie tak, ale wcześniej tego nie było. Wcześniej trochę Łada była skoncentrowana właśnie... Z całą edukacją jest tak, że no jeśli pokażecie, że to tak pięknie jest wygrywać bez dopingu, no to przegracie, natomiast no jeżeli pokażecie, że to się po prostu nie opłaca, bo i tak wam na koniec dnia te medale zabiorą, no to ma sens. Ale to wszystko trzeba łączyć, robić rzeczy w sposób zgrabny. Mówiąc o tym, że słuchaj, warto wygrywać uczciwie, zobaczcie, można, ale oprócz tego, a jeśli zdecydujesz się pójść na skróty, no to jesteśmy my, którzy summa summarum możemy nawet po iluś latach twoją próbkę przebadać. Jak dziś jesteś krok przed nami, bo popełniasz wykroczenie, przestępstwo, oszukujesz, to pamiętaj, że w końcu cię złapiemy. Dzięki wielkie za rozmowę. Witold Bańka, prezes Łada, był gościem. Dzięki. Dziękuję bardzo.